Dobra, nie wiem jak ma działać Maligos OTK w tym momencie, więc pogramy tym Control Falkiem. Robisz questami, musisz dobrać Maligosa albo Facelessa, albo tą legendę do druida za 5, co dubluje o koszcie 0. I masz minimum 12 damage'a z Moonfire'a. Za Lordaeron. Wygląda jak słabe jak cholera, więc pozwólcie, że nie będę tracił nerwów może. No graj. No graj. Tajsowi dobrze szło na legendzie. Tajs jakby złożył deck kupa z kupą, to też by mu dobrze szło. MHS Ripley masz deck. To ma 54% win ratio. Brzmi jak dobra talia. Let me see. To chyba ten deck. Tak myślę. To chyba ten deck, tak myślę. No z tego zawiązałem 51. W ciągu ostatnich 3 dni nawet działa 50. A w ciągu ostatnich 7 dni to też działa 50. Ale zobaczmy, jak wygląda to na legendzie. No na legendzie też działa 50. O, ale tutaj ma 52. Nice. A tu ma 44. Wiecie co, chłopaki? Chyba podziękuję wam za ten deck. Brzmi naprawdę genialnie. Rzekłbym, że to może być T1 nadchodzącej godziny, ale chyba jednak się nie odważę. Nie liczy się mi na to, liczy się zabawa. Wiesz, ja się bawię jak wygrywam, nie jak przegrywam. A nie będzie tak. Masz może jakąś poradę na kontrę, na odpad Ladina na niższych rankach? Osobiście fajnie mi się Odem gra. Ale jak biorę inny deck, to inni lecą tak samo tym pad Ladinem. Nie mam pojęcia. Nie mam przygotowanej odpowiedzi. Nie wiem co ci polecić. Musiałbym się zastanowić. Co mam dobry matchup na odpad Ladina? Even Paladin, ha! To jest super! Nie mów, że 6 Maligosów i Moonfire za 31 do ciebie nie przemawia. Ani trochę. Misiek, ja nie grałem w tą grę wczoraj, żeby mnie to w ogóle interesowało.
sobie myślę. Muszę to rozważyć. Gin, magu. Do walki. Czekam na rozkaz. Dawaj, Fizyk Screama! Czemu się tam nie wie? Lunesso siada? Nie, Lunesso nie siada. Ktoś jest ranny? Aha. Co kurwa? O, świetle tą ścieżkę. A no mietek. Niech ci będzie. No i... Sprowadzam życie. Tylko nie mów mnie tak, że masz trzymaj blasty w ręce. Albo Anduino. Qualifier. Pięć urloków, 9 paladynów, to 15 deków z beta stats. Serio? Kontra! O my god. Coś się lanie. Za Lorderon. Zostawimy sobie czeka. Ale trzech nie miał. No nie miał. Ale miał wystarczająco. Och, tak to już jest. Chcesz być dobry i tyle. Kurde, z tego przyjdzie. Kiedyś będę taka jak ty. No raczej wątpię, żeby on przeżył. Jak zagrał to, a nie arkanolożka. Uhu! Alive! Zostawimy za kujna na counterspiela. Mamy wiele tajemnic. Przełącz Hearthstone w tryb fan. Ale żeby przełączyć Hearthstone'a w tryb fan, to musicie to sprawiać fan, a mi nie sprawia fanu przegrywanie i wygrywanie raz na 10 gier, żeby zrobić jakieś durne combo, które nic nie daje. Jeżeli chcesz
wiesz, oglądać gościa, który gra jakimiś fandekami, no daje głowę, że jest wielu takich i na Twitchu, i na YouTubie. Natomiast jeżeli kogoś to nie jara, to nie próbuj go do tego namawiać, no bo to się mija trochę z celą. W imię światłości! Właśnie tego się kurwa bałem, to jest bez sensu. Grałem Call to Arms, żeby sobie zniszczyć to wszystko. Niesamowite. Zajubam to sobie, dobra? Ścieżkę. O, oświetlę twą ścieżkę. Chcesz być jak MKR, a kto by nie chciał, kurde. A może stronę w ksy i o r z c e w e s cofnij. Trochę lipa będzie jak ma drugiego counterspella w łapie. Ale zaryzykuję. Co to za kamera za trzy koła? Wykrzyknik cel. Masz napisane ją. Przecież. Czekam na rozkaz. 13. Zbliż się, moje dziecko. Rozpętaj mi piekło. Bet. Poszukajmy zaginionej parki. Musiałbym mieć dwa fireballe, żeby mnie zabić. Masz, gościu? Powiedzcie mi, no tak się zastanawiam, na ile mam zryty umysł. Na wasz kamerę za 3000 to jest drogo czy tanio? Ja w sumie może mogłem powiedzieć najpierw Lital. No dobra, ponownie. Musiałbym mieć dwa fireballe, żeby mnie zabić. Pięć. Nie, tyle raczej nie miałem. Zależy do czego. A jak to do czego? No żeby ją postawić na półce i powiedzieć: panie, mam kamerę za trzy klocki. Biednego droga dla bogatego tania. No w sumie. Cześć Wilczur. Ja bym sobie nie kupił, bo bym jej nie używał. Oj. Na pewno byś używał. Jako podkładka pod książkę na przykład. Arthas kontra Gul'dan. Twoja dusza będzie moja za Lordaeron.
ERS Pirate. Może OLX? To wie, może tamten. No zamówiłem w ogóle wczoraj tę kamerę. Jutro jadę odebrać. Po 14. Ze wszystkim wyszło mi 6000. Jeszcze muszę dokupić do tego slider, statyw, głowicę i głowicę jeszcze. Drogi Interex. Tak, tego Lumixa. Tak, tego Lumixa, co mówiłem, że ma ujowy autofokus. Mam pytanie odnośnie tego Ikosa. Nie no, fajnie, bo... A to jest jakiś ten... No, sprzedawca? Zastanawiam się, czy go nie kupić. Jak to jest z dostępnością tych kładów? Ja kupuję w sklepie obok albo na pierwszej lepszej stacji benzynowej. A ogólnie jak jest w Polsce, ewentualnie na świecie, to nie wiem. Niemniej jednak u mnie są w sklepie obok i na każdej stacji w Częstochowie, na jakiej byłem. To będą super filmy profesjonal. Się zobacz! Czy będę umiał coś nagrać? Jak trafiasz na dużo Q-bloków, Speedful Droidów, dodaj Facelessa. Możesz mnie naprowadzić po co? Bo nie czaję. Nagram to, bo później tego. Mietka kiepka. Sługusa mnie tu wrzucił. Pirata, co za kanon? Będziesz mógł w jakimś wystąpić? Kto wie? Kto wie, może tak? Void Lord, dropy za 10 many? A jak uważasz, że jest wart swojej ceny, to chyba okej. W sumie to nie oczekiwałem żadnej odpowiedzi, tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem do końca po co pytałem. Tak po prostu, bo... Znaczy, a nie, już wiem. Bo dużo osób się dziwi, ło, kurwa, jak to kamera, czy to pojebało cię, kość, ty kamera, kurwa, to what the fuck z tobą? Tak ten, się zastanawiałem, wiem, czy to większość, czy mniejszość. W sumie myślałem też nad kamerą za 6000 i za 7, więc... Tak, ten... Wiecie. Zjadłeś z Cubem tego penisa, tak? No spoko. W sumie mnie to jakoś nie drażni za bardzo. No lubię tak. Kamery za 3000 kupujesz, a wiatraka dalej, nadal nie przedstawiłeś z kadru XDDDDDD. A, bo to był pojazd w moją stronę. Aha! Boże. Nie, jak pojazd... Boże, co ja robię? Co ja robię? Czy widziałem już nerfy w next patchu? Wiesz co, powiem ci, że jeszcze nie. Streamujesz parę godzin herca. Jeszcze nikt nie powiedział, że są jakieś nerfy. EOS 750D. Wydaje mi się, że nie chcę. Ale nie jestem pewien. Jakby to był 7.7 albo 8.0, to za pół ceny może bym przytulił.
muszę działać natychmiast. Zdomenek. Zobaczymy, co mu nam wypadnie. Ty głupi jesteś, gruby. Czy wiesz co, no... Nie chcę cię martwić, stary, ale ty intelektem też się nie popisałeś za bardzo dzisiaj. Rozumiem, że chcesz i pojechać tym, że mam wiatrak w kadrze. No... Nie wiem. Mógłbyś uwzględnić na przykład też to, że... Nie bardzo mam jego postawić. Ani nie bardzo mam jaki kadr tutaj zrobić. A kamerę... kupuję do kręcenia filmów. Ale... Rozumiem... Że... Trzeba pomyśleć w takim przypadku, a... To no tak nie najlepiej wychodzi. Więc spoko się, nie no, może jestem głupi, no ty jesteś mądry za to. Powiedziałbym, że Einstein z ciebie. Albo Einstein. Kurwa, nie mam co zrobić. Aż mnie się z tym, czy to wiatrak, czy wentylator. Julia, wiem, ale moja umiejętność wydawania, znaczy moja umiejętność i chęć wydawania pieniędzy jest raczej niewielka. I tak najlepsze jest to, że no poza płytkim pojazdem z tym wiatrakiem, jedyne co potrafisz napisać to bluzga jakiegoś kurwa przedszkolaka. Dyszka od Tafida. Elo to ja, a to Dudka. O, nie ma unutki. No i jeszcze bits od Sorkora. Dziękuję bardzo serdecznie. Wiesz, Misiek. Staraj się nie obrażać ludzi prymitywnymi obelgami, bo no to ci... No wiesz, no wychodzisz, a nutki nie było, Stafik, w tym, w donajcie. Bo ten, bo nie wychodzisz na błyskotliwą osobę, nie? Tracę czas na tłumaczenie tego, nie? Ojku. No dobra. To nie będę tłumaczył, no już trudno. Czy to jest to? Chyba to... Proszę, leci nutka. Ty masz hejterów w tle, co nic, nie przejmuj się głupkiem. Ale ja się nim nie przejmuję. Znaczy ja to jedynie tak mówię w sobie, bo żal mi, że dostał bana. Ale wiecie, bardzo często jest tak, że jak ja coś sobie do kogoś mówię, czy coś tam, to o, nie przejmuj się, dasz radę, wytrzymasz, dobiegniesz do mety, uda ci się. Tylko, że
No widzicie, no ja mam to w dupie, nie? W dupie mam, że jakiś cymbał mi napisze coś tam o wiatraku w kadrze, albo że jestem głupi. Bo już jestem trochę za stary na to. Natomiast nie ukrywam, że odczuwam... Jak to się mówi? Że odczuwam... Powiedzmy, że nazwijmy to taki żal, że ktoś dostaje mnie bana na kanale i mi smutno z tego powodu. O, spali za kartę. Albo nie. I mi smutno trochę z tego powodu, dlatego co sobie tam gdakam, nie? Ale to wiecie. Ale to wiecie. Może to jakaś inna wersja? Ja to nie wiem, panie, no co ja mogę powiedzieć? Playlisty, pokaż wszystkie utwory. No, tylko taka jest za Tidalu. A jak puszczę ją na YouTubie, to mi ten YouTube powie, że jestem zły i niedobry. Jak to co, wyciś oba? To znaczy, nie ma co się przejmować, ten pan i tak miał, nie miał nic ciekawego do napisania. No nie miał, ale to wiesz, to zawsze jest jednak takie smutne, jak musisz te ziomka, który cię ogląda, zbanować, bo jest idiotą. Tak, wiem, pojazd godny gimnasjalisty. Musiałem. Po prostu czułem wewnętrzny feng shui. To nie jest fajne, jak jesteście streamerem. Naprawdę... Naprawdę czerpię serduszkiem całym, jak muszę komuś, albo któryś z modów musi komuś dać bana. O, czemu masz drugiego tego kiepa? Powinieneś mieć dwa buraki. Wiecie, to nie jest takie, że ja na przykład lubię banować ludzi. Ja nie lubię banować ludzi. Bo czuję, że straciłem jeden atom z mojej wielkiej... cząsteczki, czy coś tam. I ten atom był taki fajny. Tak, posiadam trzy monitory. Co kurwa? Serio. Nie drażnij mnie, dziecko. Buf, 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 broń, broń, kurwa, naprawdę. Każdorazowo przy banie powinieneś mówić Vince Body bardziej niż ciebie. W sumie... W imię światłości! Ma to sens. Mój drogi przyjacielu, wybacz mi, że musiałem cię zbanować. Nie chciałem, ale twoje zachowanie jest poniżej wszelkiej krytyki. I musisz zniknąć z tego czatu na zawsze. Ale uwierz mi, że mnie to boli bardziej niż ciebie. Poczuj go z prawdziwego widza, który wspiera cię nie tylko głupimi komentarzami. Nie no, czuję, ale wiesz, no, tak jak mówię, to nie jest taki hop-hub, jak się wam wydaje. A donate'owy krzyknik donate i tam jest link do donatów. Dobre donaty, częstochowskie, firmowe, polecam. Rozświetlę twą ścieżkę. To jest na pewno idealny pomysł. W imię światłości! Może po co, bo ty tylko... Czemu nie masz tu questa, skoro i tak masz dużo buffów? Raz na trzy gry zrobisz tego questa. Super! Super, stary, że odpowiedziałeś sobie na pytanie w pytaniu!
I to najbardziej lubię. To naprawdę najbardziej lubię, jak widzowie odpowiadają sobie sami na własne pytania. Chyba tego nie wygram. Mam takie wrażenie. Poza karę, że chujowa wersja, to ja dam jeszcze jednego donata. Kacemati, pozdrów w wiatrach. Dyszka od Stafida, dziękuję bardzo serdecznie. No ja lubię taką karę, to możecie mnie tak karać. Tak nawet 1000 razy dziennie możecie mnie ukarać takim donatem za karę. Znaczy, jak coś na piosenki też nie było, jakby miała być. Sorry, że chujowa wersja, nie wiedziałem, że jest chujowa. Jakbym wiedział, to bym w sumie nie wiem, to zrobił. A jedna karta nie robi mi różnicy w tym deku. Nie przejmuj się półgłówkami. Rób to, co robisz, bo robisz to dobrze. Mały donajcik ode mnie, bo cię lubię, uśmiech. Stóweczka od RS Pirate. Dziękuję bardzo serdecznie. Postaram się robić. Staram się jak mogę. Hej, hej. Ale dziękuję. Doceniam so much. Nie wiem, co ja mam zrobić, żeby to wygrać. Boże, tego kocioła nie zabiłem, kurwa, już dam mu 50 kart. A pierdolę. Jaka tragikomedia. W dupę walona mać. Kociołek porobił gierkę. Ten uśmiech taki krypny? To znaczy krypny. Tyle możliwości. O panie, jeszcze 2000 biców od Patryka. Matko, będę miał jutro za co kupić cebulkę rano na chleb. Znaczy na kanapkę. Dziękuję bardzo serdecznie. Jakiś dzień dobroci dla Mateuszka? Podobają mi się takie dni. Dobra. Weź idź stąd. Panie kocioł. Jeszcze chwilę w sumie. Tak. Masz na sobie? Tu donate, jeden, drugi, trzeci, tu bicy, jedne, drugie, trzecie, what the fuck? Tak, mikstury heroizmu są bardzo potrzebne. A creepy? A dlaczego mój uśmiech był creepy? Halo, przepraszam sobie. To, że spałem dzisiaj 5 godzin, wstałem i zapierdalałem cały dzień, po czym wróciłem do domu i włączyłem stream, bo szkoda mi było nie streamować, to nie znaczy, że mój uśmiech jest creepy. On jest... Tak sobie myślę. Tired! Gdzie jest mój uter, chyba nowy bęben? Chodziło mi o to, jak bot prze... A, dobra. To bot to może przeczytał.
Na mieszkanie kupiliście z Beatą? Czy jakiś rodzaj kredytu? Byliśmy z Beatą? Teraz wchodzi on, ubrany cały na, nie wiem jaki kolor ma ten. To wiadomo dokładną datę środka roku, 15 czerwca. To jest potwierdzone, środkiem roku jest 15 czerwca, bo miesiąc ma 12 miesięcy, dzielimy to na 2, wychodzi 6, no i to wychodzi czerwiec, no to środek jest w połowie, czyli 15 po prostu. Where is my fucking U-turn? Wy się nie znacie. Wczoraj na streamie ustaliliśmy, że połowa roku jest 15 czerwca. Proszę nie ściemniać. A, bo nie znacie trivi tego, no i tyle, nie? Wczoraj była rozmowa... Kurde, co ty, myślę, co nie mogę. Wczoraj była rozmowa o tym, kiedy jest środek roku, bo Blizzard powiedział, że w środku roku, czy tam około, zostanie ten turniej wydany, nie? I ja mówię, że do środka roku, czy tam, do połowy roku, zostało jeszcze półtora miecha, nie? Czerwiec i pół maja. A nagle 15 osób wyskakuje... Nie! Został miesiąc! Połowa roku jest 15 czerwca! Ja w tym momencie zdebiliałem, skręciło mi kiszkę, prawą, lewą, środkową i jeszcze trochę wątroby. Mówię, kurwa, co? I pytam się, czy może mi chcesz wyjaśnić, jak byście doszli do tego, że połowa roku jest 15 czerwca, bo nie czaję za bardzo? No i wszyscy, którzy tak powiedzieli, to powiedzieli, że... Znaczy nic nie powiedzieli w sumie. Przemilczeli sprawę. A zaryzykuję. I w końcu ktoś wpadł na ten pomysł, że ludzie wzięli 12 miesięcy, podzielili na 2, wyszło im, że jest tych miesięcy 6 i w jakiś sposób dziwny podzielili, kurwa, czerwiec na pół. Ale po co, to nie wiem za bardzo. Bo wyszło im, że środkowy miesiąc to czerwiec, nie? Ja nie wiem, właśnie nie wiem. Podświetlę twą ścieżkę. Ile jeszcze to będzie? To będzie trwało. Bo ci się gałganie. Gałką ujebaną. Boże, wy sobie nawet nie wyobrażacie, jak ja tęsknię za czasami, które już niedługo nastąpią i wrócą. Gdzie będę mógł stać rano, powiedzieć nagrać coś, bo włączy stream, powiedzieć meta trwać ta będzie 3 tygodnie albo 2, raczej 2,5. A może i więcej, albo i mniej. Nie wiem, czemu śpiewam, nie pytajcie. Proszę nie zadawać pytań. Ty spadaj, ty się zabij, ty graj. Dobra, dajcie mi jakąś konsekrację albo ekwalety. W tym roku środek roku przypada 1 czerwca, godzinie 12. Dziękuję bardzo.
Masz 3 albo 2 karty z Call to Arms. Ciężko wybrać tu, wybrać tu. Przestrzegaj zasad. Dobra. Czemu mistrzostwiego banujecie? What the fuck? Miniony, które możesz wyciągnąć. Nie no, to wiem. To wiem, Mietek, spoko loko. O, już jest pierwsza 42. To w sumie dobrze, bo już mi zaczyna odpierdalać. Teraz mi się mózg przepali. Spalą mi się procesory. Error, error. Your processor are broken. Stary, daję Speedful Druida, ja gram... Jak ty to, chłopie, wymyśliłeś? To ja nie wiem. Czy mi się opłaca grać teraz to? Zagram sobie Equalita. Nie, bo to zostanie, nie? Dobra. Walić was. Znaczy ich, znaczy jego. Zrobimy tak. Call to Arms, konsekracja? Chyba już dzisiaj nie czapuję, nie kapuję, co się dzieje. I know it. Na pewno to nie jest Spellbreaker ani to. Mówię wam, te dwie karty nie jest Spellbreaker. Kota kłak. Jebnę ci w zad. Jestem wcieleniem mocy! Moje, wszystko moje! Do walki! Czekam na rozkaz. Ulgoro należy do tytanu. Mam jednak wrażenie, że to może być Spellbreaker i pójdzie na to. Norgut. Magia cię nie uratuje. A przecież ja rozmawiam z szatem. O, dobra, że kolega nie czai bazy. Ja gram, gadam z szatem, a ten John Ranów to mi się nie chce grać. Nie wiem, jaki. Nie. Nudne. Czemu wy mi sobie timeoutujecie? Kurwa, co jest? Pogło! Ja bym z jakiejś dobrej muzyki posłuchał, wiecie? Moje myśli toczy zaraza. O, proszę. Znalazłem taki jeden kawałek. Super zdobdekowane Wii. Już.
gdy pod domem stoi taki wóz. Ej, weź ty typie lepiej popatrz, bo jak kiedyś też nie miałem nic. Ej, weź ty typie lepiej popatrz, bo jak kiedyś też nie miałem nic. Ej, bo nie miałem nic, ej, nie miałem nic. A pomimo tego robiłem co trzeba, by wejść na ten szczyt. Pierdolę stery, nie trzymam się lin. Ej, co jest z wami, ludzie? Puściłem multiego i nikt nie protestuje na czacie? A już przeleciało ponad minutę piosenki. What the fuck? Co jest, piliście coś? Halo, czat, naprawcie się. Jestem w szoku. 3 miesiące temu jak mówiłem, że multi jest spoko, to był tak. Ja cię pojebało! Multi nie jest spoko! Pojebało cię! A teraz? Nigdy nie piszę nawet. Ja pierdykam. Ten świat się zmienia.